Ludzie, którzy korzystają z szablonów w kontekście CV po prostu sobie szkodzą na wielu, wielu frontach. Już nie mówiąc o tym, że szablony CV wymagają yy, bardzo często, żeby zachować układ graficzny, wymagają skracanie treści CV. I co ludzie robią wtedy kosztem? Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej teraz. Dzisiaj moim gościem jest mój przyjaciel, mogę tak go nazwać, Tomek Rudnik z Akademii Rekrutacji, który już kiedyś wystąpił w podcaście Lepiej teraz, wystąpił też w pierwszym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. No i dzisiaj opowie o błędach, które popełniamy przy poszukiwaniu pracy. Jest to pierwsza część takiego cyklu. Dzisiaj Tomek opowie o trzech takich zagadnieniach, które warto naprawić, warto poprawić, które są błędami najwyraźniej. No ale zanim, zanim przejdziemy do rozmowy z Tomkiem, chciałbym wam powiedzieć, że jest już odcinek po ludzko który mówi o domowych metamorfozach. Przeprowadziłem rozmowę o tym, czy opłaca się wyrzucać. Wyrzucać, po prostu, wyrzucać z domu różne rzeczy. To jest dość interesujący odcinek, zupełnie inne spojrzenie, więc zapraszam Was serdecznie do polsko o pieniądzach. Moi drodzy, zanim przejdę do rozmowy z Tomkiem, mam jeszcze dla Was pewnego rodzaju ogłoszenie. Otóż, jak wiecie, planuję i już zacząłem praktycznie podróż po Polsce po dużych. 15 dużych miastach w Polsce, gdzie organizuję mitapy dla słuchaczy lepiej teraz. Taki mitap pierwszy odbył się już w Gdańsku na wakacjach. Teraz planuję wyruszyć znowu w połowie października i odwiedzę takie miasta jak między innymi Lublin, Białystok, Wrocław, Rzeszów i dużo, dużo innych i mam do was pytanie. Przede wszystkim jest to pewnego rodzaju też jakby konkurs, ponieważ szukam słuchaczy, którzy mają ciekawą historię, którzy zajmują się rzeczami, które wnoszą wartość do życia naszego. I chciałby się tymi rzeczami podzielić z innymi osobami. Zamierzam w trakcie tych meetupów nie tylko sam przedstawić swoje idee, że tak powiem. Mam pewnego rodzaju wykład dla was przygotowany i jest to też spotkanie mające na celu też pomóc nam wyjść z pewnego rodzaju wiedzą, swoisty coaching, tak bym to nazwał. Oczywiście spotkania są bezpłatne, tylko dla słuchaczy lepiej teraz. Ale można przyprowadzić osoby, które, które być może chcą zostać słuchaczami. Jeżeli macie znajomych, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, rozwijaniem siebie, swojego biznesu, to jak najbardziej zachęcam, żebyście te osoby zebrały na te etapy i szukam osoby, która chciałaby się podzielić taką swoją historią w 30-minutowym wystąpieniu. Jest to konkurs, ponieważ. Dostałem już sporo propozycji z innych miast i to na, naprawdę nie, nie za bardzo to reklamując, więc domyślam się, że będzie tego dużo, ale wybiorę coś, co rzeczywiście pasowałoby do naszej agendy, i chciałbym, żebyście przesłali swoje propozycje na mego maila albo na fanpage'u Lepiej teraz, albo na maila kontakt.małpalepiejteras.pl Przesyłacie swoje propozycje, co możecie opowiedzieć innym słuchaczom przez 30 minut. Nie musi być to prezentacja w PowerPoint, po prostu możecie opowiedzieć jakąś swoją historię, coś, czego moglibyśmy się od Was być może nauczyć. I wybiorę, wybiorę najciekawsze tematy i wrzucę je do agendy naszego meetupu. Będzie to. Seria wystąpień, meetup powinien trwać maksymalnie 4 godziny. Będzie też czas na networking, na zapoznanie się, wymianę doświadczeń, kontaktów. Być może z tego coś powstanie. Wyjadę z waszego miasta i będziecie podtrzymywali ten kontakt. Mam nadzieję, że z tego powstanie taki, taki ruch, ja tak bym to chciał nazwać. Ruch, nie, to brzmi zbyt politycznie, no ale może taka fajna grupa przyjaciół. O Tak to nazwijmy, nieformalna grupa przyjaciół wtajemniczonych, ludzi niezniszczalnych, którzy żyją według filozofii stoickiej. Moi drodzy, mam też do Was prośbę. Jeżeli jesteście w którymś z tych 15 miast, które wymieniałem już w podcastach i na grupie, do której zapraszam, jeżeli jeszcze nie dołączyliście, grupa słuchaczy lepiej teraz, zapraszam, żebyście, żebyście wysyłali swoje propozycje do dołączenia, to szukam też pomocy w poszukiwaniu miejsc do przeprowadzenia takich meetupów. Wystarczy sala w miarę cicha, może być to i restauracja, i coworking, i jakieś miejsce, nie wiem, inkubator przedsiębiorczości, gdzie można, nawet wykładowa sala, gdzie można zmieścić 20-30 osób i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Nie, nie, nie przeszkadza mi, że tak powiem, wystrój tego miejsca. Ważne, żeby było miejsce do siedzenia i żeby było cicho w miarę. Także jeżeli mogę liczyć na Waszą pomoc, to bardzo proszę, żebyście przesyłali takie propozycje na fanpage'u, lepiej teraz. No a teraz, Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tej mojej długiej zapowiedzi i zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy o błędach, które popełniamy przy poszukiwaniu pracy. Moim gościem jest Tomasz Rudnik. Zapraszam. Cześć Tomku. Cześć, Radku. Słyszałem, że właśnie chwaliłeś się przed chwilą, że skończyłeś edycję. Dużo, dużo pracujesz, robisz wideo, tak? Tak, tak. Skończyłem teraz właśnie edycję. Właśnie teraz, jak rozmawiamy, to na moim komputerze się renderuje 13 wideo. To jest seria, która będzie poświęcona największym błędom, jakie kandydaci popełniają. Przy zdobywaniu pracy. I to są informacje, które zebrałem na przestrzeni wielu lat, jak prowadzę Akademię Rekrutacji, wcześniej jeszcze w trakcie mojej pracy jako Headhunter. Więc to będzie takie fajne kompendium. Kręciłem to w 13 różnych miejscach, nie tylko w Warszawie. Chyba tak. się nawet złapałem w tym czasie. W, byłem Grinka Fenero na Rondo ONZ. Tak, i tam, był, i tam z mikrofony wracamy. Tam było kręconych <noise> kilka odcinków też w różnych miejscach naokoło. Także no, jestem z tego mega dumny, bo to było dwa miesiące bite pracy. Oczywiście nie codziennie wszystko, tylko praca koncepcyjna. Trzeba było najpierw dobrze to zaplanować. Mam cały stos papierów, który rozpisałem, zanim w ogóle wyciągnąłem kamerę, poszedłem na, na ulicę. teraz z, z Mikrofonem. Także jestem ciekaw odbioru. Będę robił premierę od, w poniedziałek, co tydzień jeden odcinek, także no ciekaw jestem, naprawdę. No moi drodzy, wybaczcie, że tak od razu zacząłem, ale zanim włączyłem mikrofon, Tomek zaczął opowiadać o swoim projekcie. Ja byłem świadkiem tego projektu, można powiedzieć, bo akurat siedziałem sobie, pracowałem w Green Café Nero na rondzie ONZ w Warszawie. No i znamy się z Tomkiem już wiele lat, siedem czy osiem lat znamy się i zauważyłem, że, że Tomek pracuje. Często chodzi z kamerą, nagrywa, z mikrofonem, tak jak ja, tylko że on jest bardziej wizualny. Tak, to prawda. I moi drodzy, te osoby, które nie wiedzą, kim jest Tomek, Tomek... Może ty opowiedz o sobie. Kim jesteś? Co robisz? Tak. Tomasz Rudnik. Już się przedstawiałem. Od pewnego czasu, bo już od sześciu lat prowadzę projekt, który nazwałem Akademia Rekrutacji. Projekt, który uczy kandydatów, jak szybko zdobyć nową pracę. Teraz, żeby się nie rozwodzić, w dużym skrócie opiszę. Chodzi tutaj o edukację, dlatego że jest to bardzo mocna kontra przeciwko temu, co jest teraz popularne na rynku bardzo mocno, czyli na przykład kreatywne CV, robienie CV na zlecenie, tak? Czy ćwiczenie scenek rozmów kwalifikacyjnych? Takie ogłoszenia są w internecie. Tak, napisze pisze CV, tak? tak? Natomiast ciekawostka polega na tym, że nic nie przebije kandydata, który jest nauczony tego, jakie zmienne na rynku pracy działają najlepiej. Który samodzielnie od A do Z przygotuje swoje CV, określi swoją wartość dla pracodawców i później pójdzie do pracodawcy, żeby porozmawiać bezpośrednio z potencjalnymi szefami. No tej skuteczności nic nie przebije. Bo pamiętajmy, że każdy pośrednik to jest, wiesz co, odnosząc się jakby do sytuacji, kiedy na przykład facet chce poznać dziewczynę, to wysyłałby kolegę, żeby przedstawił go tej nowej dziewczynie i dopiero potem, żeby porozmawiali. No są sytuacje z tego kuriozalne, prawda? Swatka tak. Taka trochę swatka, dokładnie, więc. Jeżeli kandydaci nawet na szczeblu wyższym, na szczeblu dyrektorskim liczyliby, że jakikolwiek headhunter im ułatwi sprawę, mogą się pomylić. Owszem, czasem pomagają, tak? ale to nie jest ich znaczelna praca, bo headhunter działa w interesie swoim i swojego klienta, dla którego szuka kandydata, a nie, nigdy nie będzie działał w interesie kandydata, więc tutaj no to te, te poglądy właśnie weryfikuję w ramach mojej Akademii Rekrutacji. I tak jak wspomniałem, jest to projekt szkoleniowy, więc jest kilka nagranych szkoleń dedykowanych do różnego, różnych etapów, kolejnych etapów zdobywania pracy, oraz też jest współpraca indywidualna. Natomiast jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej, to po prostu wejdzie na stronę i zobaczy. Tomku, ale pomagasz ludziom, nie wiem, średniego szczebla, menedżerom, po prostu pracownikom, specjalistom? Jakim, jakim osobom pomagasz? Najwięcej jest klientów z przedziału 25-45, przedziału wiekowego. Są to średnie i większe miasta, najczęściej, bo zdarzają się też kandydaci w randze prezesa, zdarzają się ludzie z mniejszych miejscowości, ale jest ich statystycznie mniej, prawda? Natomiast metodologia, którą stworzyłem poprzez wiele lat obserwowania rynku pracy i pracy też headhuntera później, metodologia, która opiera się o przetłumaczenie twoich kompetencji na język finansów, bo język finansów to jest coś, co szefowie potencjalnie rozumieją najszybciej, prawda? Każdy szef ma jakiś wynik do zrealizowania. Czy to ktoś, kto pracuje w sprzedaży, w tak zwanym front office, czy w back office, przygotowując usługi czy produkty dla klientów, każdy ma jakiś wynik do zrealizowania. I teraz, jeżeli przemawiasz do potencjalnego szefa językiem korzyści, że z tobą na pokładzie on swój wynik zrealizuje szybko, no to już jest zupełnie inna rozmowa, jesteś kandydatem bliskim ideałowi. Ja zastanawiam się, jak, jak Ty to wszystko ogarniasz, bo rynek pracy jest dynamiczny, on cały czas się zmienia. Czy ludzie odnajdują się na tym zmiennym rynku pracy, i czy Ty jesteś w stanie pomóc im przy takim dynamicznym rynku pracy? Tak, tak. Wiesz, to może trochę tu będzie mój dłuższy wywód, bo faktycznie rynek pracy cały czas ewoluuje. Ewoluuje równolegle z ekonomią, która się też zmienia. Zauważ, 10 lat temu i więcej przed kryzysem z przełomu 2008 i 2009, nie było takiej konieczności konkurencyjnych działań albo aż tak konkurencyjnych działań jak te. Teraz. Natomiast w momencie, w którym firmy, które no, nie były konkurencyjne, wypadły na zakręcie i poszły na dno w okolicach kryzysu, to yy, cała reszta firm poszła po rozum do głowy i zaczęła zmieniać swoje działania. W związku z tym zmieniły się też wymagania wobec kandydatów. I to bardzo mocno, zauważ. Najprościej jest to wytłumaczyć na przykładzie kandydatów, na przykład na menedżera, na kierownika. Kiedyś kierownik to był strażnik systemu, sztywny pan z teczką pod pachą, okularami, który miał pilnować jednego, że nic się nie zmieni i miał pilnować systemu, który został zaprojektowany lata temu wstecz. Natomiast obecnie dobry kandydat na kierownika, na menedżera, to jest człowiek, który ma dużą tolerancję na zmiany, dużą tolerancję na ryzyko, ma dużo większe opanowanie umiejętności miękkich, żeby móc od strony emocjonalnej i psychologicznej zespołem zarządzać, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że do pracy ludzie przychodzą każdy kierowany swoimi motywami, ale odchodzą tak naprawdę z jednego powodu, przez szefa. I teraz, jeżeli szef jest nieumiejętnym w zarządzaniu zespołem od każdej z tych stron, którą wymieniłem, no to będzie tracił personel, prawda? A jeżeli jest wyszkolony pod tymi kątami, no to w tym momencie będzie miał stabilne zatrudnienie. I te, także jeżeli takie kryteria aż tak diametralnie się po, na przeciągu dekady potrafią zmienić, to zmienia się, zmieniają się wymagania wobec kandydatów. Natomiast sami kandydaci, jeżeli ostatnich parę lat spędzili w jednym miejscu pracy, są tego totalnie nieświadomi. To naj, najbardziej, najbardziej wyraźnie to widać po przykładach dyrektorów bądź kierowników wyższego szczebla, którzy przez ostatnie parę lat nie musieli szukać pracy, znaczy przez, przez ostatnie lat, parę lat byli w jednej pracy, a wcześniej szukać nie musieli, bo to praca znajdowała ich. A teraz znaleźli się na zakręcie życiowym, taki, który, załóżmy, zaczęło mi się palić grunt pod nogami w obecnej firmie i w związku z tym muszą teraz sami czegoś poszukać i się zachowują totalnie jak dzieci we mgle, bo na przykład myślą, że jak kupią szablon CV i go ładnego CV, to wygrają nową pracę. Albo jak przygotują się do scenki rozmów kwalifikacyjnych poprzez scenki przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych, to też pracę wygrają. Co Rzeczywistość jest jakby no zaprzeczeniem tego poglądu i im podobnych. Także faktycznie w jaki sposób ja pomagam? Przede wszystkim ja monitoruję cały czas, jak ten rynek wygląda. Bardzo ściśle współpracuję z kandydatami, bo od sześciu lat prowadzę akademię, więc jakby nigdzie na etacie w międzyczasie nie pracowałem. Ale bardzo, bardzo dokładnie przyglądam się rynkowi, rozmawiam z menedżerami, którzy zatrudniali w przeszłości, zatrudniają teraz o, tak samo jak Kiedyś jako headhunter z każdym z nich siadałem, żeby dobrze poprowadzić projekt, to musiałem rozpoznać, czego taki menedżer się boi w kontekście firmy i zatrudniania kandydata, na czym mu najbardziej zależy, prawda? I ciekawostka, rzeczy, których można się od nich dowiedzieć na takich spotkaniach, to są rzeczy, o których się nigdy nie mówi na rozmowach kwalifikacyjnych, no bo żaden menedżer nie powie na rozmowie, że się czegoś boi, prawda? Boi się złej decyzji rekrutacyjnej, że boi się, że pracodawca, że kandydat mu odejdzie w, na, na przestrzeni pół roku. O tym się nie mówi na rozmowach kwalifikacyjnych, a to są szalenie istotne elementy, o których chce się przekonać potencjalny szef, żeby zatrudnić kandydata i mieć świadomość, że kandydat i już później pracownik zostanie z nim na dłużej, prawda? Poza tym rynek pracy stał się też takim elementem, jak na przykład marketing obecny, kiedy jest bardzo dużo specjalizacji. Zauważ, 10 lat temu nie było pozycji menedżera do spraw social media. Teraz jest i to jest bardzo mocno rozdrobnione, bo mamy social media poświęcone tylko Facebookowi albo tylko Instagramowi, i są tam personele, które ogarniają kolejne fragmenty marketingu na tych mediach, co było. Kiedyś w ogóle no, nie do pomyślenia, że to aż tak się rozwinie, prawda? Okej, okay, rynek pracy aż tak pofragmentowany nie jest, żeby aż tak duże specjalizacje powstawały, natomiast tu jest jedna zależność, o której wszyscy powinni wiedzieć, że źródła, yy, źródła informacji, które pomogą odnieść sukces kandydatom, są bardzo rozproszone jeżeli ktoś nie pracował przy rekrutacjach wcześniej w jakiegokolwiek stopnia najlepiej z obu stron tej barykady czyli od strony kandydata jako headhuntera i od wewnątrz firmy korporacji jeżeli ktoś nie miał tego doświadczenia to zebranie tych kryteriów sukcesu zajęłoby mu masakrycznie dużą ilość czasu i prawdopodobnie w przeciągu jakby poszukiwań pracy, kolejnej pracy po prostu by z tym nie zdążył. I mógłby, mogłoby być problemy. Dlatego jest istotne, żeby korzystać z wiedzy ludzi, którzy tę wiedzę przejrzeli, zagregowali i udostępnili do wykorzystania kandydatom, którzy mogą się tego później nauczyć i te sukcesy na swoim polu mieć. Tomek, a dobrze, no ale dlaczego Tobie mamy wierzyć? Masz jakieś wyniki? Masz jakiś feedback ze strony kandydatów z rynku, yy, którzy powiedzieli: Tomek, yy, udało mi się coś tam zdobyć, tak, dzięki Tobie? Ja regularnie dostaję maile od kandydatów, którzy zdobyli pracę. Na ten moment licznik kandydatów, którzy zdobyli pracę, już przekroczył 2200. Być może nawet już jest 2250, musiałbym sprawdzić. I powinien to... być dotowany przez Urząd Pracy, <laughs> Pewnie tak, z Urzędem Pracy to jest osobna w ogóle historia. Yy, natomiast to są sukcesy takie mierzalne poza tym średnia czasu w jakiej kandydaci zdobywają pracę to jest około trzech tygodni, jeżeli ktoś po linii doświadczenia szuka pracy to nawet krócej niż te trzy tygodnie, a jeżeli ktoś chce się porozglądać albo chce zmieniać specjalizację, no to może potrwać to dłużej niż te trzy, trzy tygodnie. Dlatego mówię średnio, prawda? A to wszystko wynikło właśnie z tego, jak kiedyś jeszcze zanim powstał pomysł Akademii Rekrutacji spotykałem się ze znajomymi na ich prośbę, znajomymi z poprzednich firm, gdzie pracowałem i ci znajomi mówili, Tomasz, ty by, byłeś headhunterem w Polsce nie tylko, naucz mnie jak napisać mam CV, jak mam rozmawiać na rozmowie kwalifikacyjnej, tak, żeby po prostu, żebym tą pracę zdobył. Nawet no z każdym z nich usiadłem, po powiedziałem, co wiedziałem. Odkryłem przy okazji, że to jest bardzo ustrukturyzowana wiedza i bardzo powtarzalna przy okazji, dlatego pozwoliłem sobie nagrać szkolenia, y które są na wideo dostępne dla wszystkich. I oni mieli pracę wszyscy w średnio też trzy tygodnie, czyli specjaliści i dyrektorzy. Więc, no, taka jest statystyka. Tak naprawdę, ja jestem. To, czym się chwalę najbardziej, to są rezultaty. No, powiem Ci szczerze, mi by było wstyd promować jakąkolwiek wiedzę, jeżeli bym rezultatu nie miał. I to jest też jedna z rzeczy, które, do których zachęcam w ogóle wszystkich. Sprawdzaj swoich doradców. Patrzy, jakim mają track record, co zrobili, jak zdziałali, cokolwiek. Zobacz, są dyskusje różnego rodzaju coachów i tak dalej, w telewizji czasami, i widać, jak oni y, niemalże z linijką mierzą sobie, który ma dłuższego, powiem mówiąc wprost, a wszelkie dyskusje mogłyby się uciąć, gdyby jeden z drugim powiedział, ilu kandydatom, przepraszam, kandydaci to w moim przypadku, ilu klientom pomógł w rozwiązaniu jakich problemów. I te wszelkie dyskusje by były ucięte wtedy, prawda? Dobrze, no to w takim razie ja zacznę cię wypytywać tak, żeby słuchacze też skorzystali z słuchania tego, tego podcastu, zanim zdecydują się na skorzystanie jakichkolwiek usług, ewentualnie skorzystania z kursu. Pierwsze pytanie. Jakie błędy popełniają kandydaci przy poszukiwaniu pracy? Najczęściej, Wiesz co, tych błędów jest cała lista. To, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo zrobimy więcej niż jedno nagranie tego podcastu. Te błędy, o których chciałbym powiedzieć dzisiaj są trzy. Po pierwsze to jest matka wszystkich błędów i nie boję się tego tak nazywać. Jest to matka wszystkich błędów, z których wynikają wszystkie pozostałe. Jest to brak przygotowania w ogóle do zdobywania pracy. To jest koronny błąd, bo traktowanie, trzeba zdobywanie pracy trzeba traktować jak projekt. Projekt, od którego zależą losy później. Siebie jako kandydata, tak? Tak jak w operacji chirurgicznej, o, o twoje losy zależą od tego, jakiego chirurga dopuścisz do siebie, żeby w ogóle cokolwiek zrobił. Tak samo tutaj w przygotowaniu do zdobywania pracy potrzebny jest projekt, prawda? Czyli błąd pierwszy, brak przygotowania. Błąd drugi to jest już techniczny szczegół brak osiągnięć w CV. I to jest rzecz, którą rozwinę dzisiaj, oraz trzeci. Korzystanie z szablonów i wzorów CV i listów motywacyjnych. Pozostałe błędy na razie nie będę zdradzał, żeby wzbudzić ciekawość, tak, żeby była duża zachęta do sięgnięcia po następne odcinki. No, to zacznijmy od pierwszego: brak przygotowania. Jasne, brak przygotowania. Słuchaj, tutaj przede wszystkim mówimy o dwóch rzeczach, bo. To, to, na czym się kandydaci wykładają później w, na, na kolejnych etapach rozmów kwalifikacyjnych i aplikowania o pracę, to jest nieświadomość jakby wartości swoich kompetencji. Ja to będę później rozwijał, na razie to tylko zaznaczę skrótowo. Nieświadomość wartości oraz coś, co może być określeniem naj, stanowisk o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu. I to są dwie rzeczy kluczowe, krytyczne, bez których w ogóle nawet nie ma co zaczynać, dlatego że... Na, Później są problemy, jeżeli tego kandydat nie zrobi, bo tak, jeżeli nie określi prawdopodobieństw sukcesu na kolejnych stanowiskach, to nie będzie tak przekonujący w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, bo inaczej się rozmawia z perspektywy menedżera, z perspektywy człowieka, który podejmuje decyzję o zatrudnieniu, inaczej się rozmawia z kimś, kto przychodzi na rozmowę i on nie jest pewny. Tego, czy on chce tutaj pracować, czy to stanowisko jest dla niego, i tak dalej. A inaczej się rozmawia z kimś, kto pracę domową odrobił i on wie, że idzie po swoje, że to jest stanowisko, które jego interesuje, on zrobił analizę 360 stopni, że tam się będzie nadawał, ma do tego potwierdzenia w postaci konkretnych argumentów, że także gdyby się wywiązała dyskusja, to on może po te argumenty sięgnąć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa Wartość pieniężna swoich kompetencji, to też trzeba przygotować, znaczy opracować już na etapie przygotowania, dlatego że e, pamiętajmy o tym, że jeżeli nie pracujesz w instytucjach rządowych, które się rządzą trochę innymi prawami, to jest tak, czasami, jak na to patrzę, to jest abstrakcja, ale jeżeli pracujesz w tradycyjnym biznesie, to każda z firm, z którymi współpracujesz, to nie są instytucje charytatywne, one z czegoś muszą żyć, z czegoś muszą zarobić dla swoich akcjonariuszy, właściciela względnie, i część tych pieniędzy jest wypłacana w formie wynagrodzeń pracownikom, którzy sumarycznie się na ten efekt firmy złożyli, prawda? I tu mówimy o stanowiskach, że każde stanowisko jest ekonomicznie uzasadnione. Nawet, nawet ekipa sprzątająca ma swój wkład w małym procencie na to, że firma zarabia pieniądze. prawda? Już teraz nie będę rozwodził się dlaczego, ale każde stanowisko jest ekonomicznie uzasadnione, więc jest krytyczne, żeby na etapie przygotowań opracować, jak to nazywam, przetłumaczenie taką translację. Twoich kompetencji, Twojego doświadczenia na język pieniądza, żeby pokazać potencjalnym szefom na rozmowach później, że z Tobą na pokładzie oni zarobią konkretne pieniądze, tudzież Twój szef potencjalny zrealizuje wynik, z którego on jest rozliczany. I przy okazji, żeby było śmieszniej, że On z Tobą będzie miał święty spokój w ogóle, że Ty nie, ty nie wymagasz kontrolowania, pilnowania, sprawdzania, bo jeżeli mówić o Dwóch największych bolączkach każdego szefa. Bolączkach to tak naprawdę są dwie, dwie naczelne. Po pierwsze, albo jego zespół, albo któryś pracownik w zespole nie realizuje wyniku, któremu powierzono do zrealizowania. A drugi, że szef musi się użerać niepotrzebnie, poświęcając czas pracownikom, którzy wymagają kontroli, motywowania. No krótko mówiąc, są niesamodzielni, prawda? Więc jeżeli przychodzi kandydat, który pokazuje potencjalnym szefom, że z nim wynik będzie zrealizowany i szef będzie miał święty spokój, mówimy o kandydacie, który jest bliski ideałowi w oczach szefa, prawda? Więc to jest. To jest ten motyw z brakiem przygotowania. I na tym, jak widzę, to jest taki... Na tym się wykładają kandydaci. To tylko czy tu można kogokolwiek winić? No nie bardzo, dlatego że to jest pewien grzech zaniechania, który wynika z zwykłej, ze zwykłej nieświadomości. Bo inaczej jest, kiedy o czymś wiesz i to celowo zaniedbujesz, a inaczej jest, jeżeli o tym nie wiesz i zaniedbujesz to, bo po prostu nie masz pojęcia. prawda? No dobrze, Tomek, ale co daje największą przewagę kandydatom? Największą wiesz co, przewagę kandydatom, to pociągnę ten wątek z finansami. Dlatego, że Twoje doświadczenie i Twoje kompetencje, nawet jeżeli pracowałeś przez 6 miesięcy świeżo po studiach w jakiej, jakiejś firmie, to już masz pewną wartość finansową dla firmy. Jeżeli pracowałeś dłużej, masz wiele lat doświadczenia, to tym to jest większe, prawda? Więc to, czym można wygrać nad innymi kandydatami do pracy, to jest właśnie ta translacja finansowa Twoich kompetencji, która się później na etapie CV przekształca w dobrze opracowane osiągnięcia. To jest tutaj magia, magia. Bo zobacz, załóżmy, żeby tak uzmysłowić odbiorcom tego, tego podcastu. Załóżmy, że jest w firmie pracuje dwóch handlowców. Jeden jest świetnym, rewelacyjnym handlowcem, ma super wyniki. Drugi pracuje. E, na pół gwizdka, albo właściwie pracuje tylko tak intensywnie, żeby go nie wywalili. To jeżeli jeden z drugim w swoim CV wpisze tylko listę swoich kompetencji i to wszystko, tak? Poza tam jeszcze innymi szczegółami, ale nie znajdą się tam osiągnięcia, nie znajdą się inne szczegóły, tylko lista obowiązków z poprzedniego miejsca pracy, to w oczach każdego kolejnego pracodawcy nie wyglądają tak samo, mimo że wyniki mieli diametralnie różne. Teraz jeżeli Pierwszy z nich, czyli ten z super wynikami, wpisze swoje osiągnięcia. Tutaj mogą być to już liczbowo ujęte. Przy okazji, konstruowanie osiągnięć to jest też osobna sztuka i to trochę precyzyjna robota, ale to jest temat na inną opowieść. W każdym razie, jeżeli ten z super wynikami wpisze swoje osiągnięcia, to on od razu będzie postrzegany przez potencjalnego pracodawcę jako ten, który mu zrealizuje wynik w nowej firmie. Ja potem właśnie mam od razu pytanie. Bo właśnie po czym pracodawcy decydują o tym zatrudnieniu? Właśnie po tym, między innymi, po tych osiągnięciach? Tak, no bo jeżeli każdemu, każdy szef ma do zrealizowania jakiś wynik, to jeżeli widzi kandydata, który zrobił pracę domową i on pokazuje temu szefowi potencjalnemu. O jakim wyniku my tu mówimy i że on jest władny to zrobić w ramach firmy, oczywiście później pobierając wynagrodzenia za swoją pracę, oczywiście to jest czysty biznes, prawda? To mówimy o sukcesie i to jest coś, co decyduje najszybciej, no bo język finansów jest czymś, co szefowie na różnym szczeblu, na wszystkich szczeblach, Rozumieją w lot, no bo albo zrobisz wynik, tak? I będzie spokój, i firma w tym momencie będzie miała jakby, jej pozycja będzie usankcjonowana na rynku, bo zarabia pieniądze i dla, dla siebie, dla akcjonariuszy, i dla, dla swoich pracowników. No więc wtedy mówimy o sukcesie. I ta, tacy kandydaci są przyjmowani najszybciej. Dobrze, no to wróćmy do, do tych błędów. Pierwszy błąd podałeś, brak przygotowania. Drugi brak osiągnięć w CV, czyli to, co też powiedziałeś, i jeszcze. Jeszcze jest jeden, który chcę dzisiaj omówić. Mianowicie... Mówiłeś chyba jeszcze, że za krótkie, pamiętam, rozmawialiśmy. że Za krótkie CV? Że CV są za krótkie. To nie wspominałem, ale dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest jeden z największych mitów z kolei. Żeby CV, które konstruują kandydaci, z jakiegoś powodu ten mit jest szalenie dobrze zakorzeniony, że CV powinno mieć dwie strony albo jedną stronę. Bo, uwaga, dłuższego nikt nie przeczyta. To jest tak najczęstsze tłumaczenie. I ciekawe jest to, że ludzie nawet ymm, zdawałoby się światli. Tomek, przerwę no. ci, bo y, ważna rzecz. Tak. Bo ja pamiętam CV, gdzie była jedna kartka najlepiej, żeby to była jedna strona. Ale strasznie wielkie listy motywacyjne, których ja powiem Ci szczerze, nigdy nie czytałem jako, jako pracodawca. Mhm. Nigdy nie czytałem tych listów. To były tylko kalki po prostu zerżnięte z internetu. Zależy mi coś tam, jakieś takie tak, bzdury. Tak, takie... tak, tak. Wiesz co, to już wchodzimy w temat, który i tak nie powiedzieć, czyli szablony. Szablony ICV i listów motywacyjnych, bo faktycznie z perspektywy kogoś, pamiętam z czasów headhunterskich moich, z perspektywy kogoś, kto przeglądał tych dokumentów dziesiątki albo setki dziennie, to wychwycić szablon, czy to CV, czy listów motywacyjnych, to było pół sekundy, no bo to są bardzo powtarzalne wzorce, prawda? Teraz tak, gdzie jest błąd w temacie CV, wykorzystania szablonów i gdzie jest błąd w temacie listów motywacyjnych, opowiem o tym osobno. W temacie CV, szablony bardzo często, okej, okay, one mogą być ładne, one mogą być, wiesz, graficznie zbajeżone, super, naprawdę świetnie to wygląda, tylko wygląd CV sam jeszcze nikomu pracę nie załatwił, dlatego że rekruterem się nie płaci za znalezienie najładniejszego CV, prawda? Tylko za znalezienie człowieka, który daną pracę wykona i to wykonają bardzo dobrze, a to już o tym już opowiada treść CV, prawda? Więc to jest jakby przestrzelony zupełnie pomysł. Tak Przypomniałeś że... mi coś. Jakieś 15 lat temu pracowałem, w 2000 roku pamiętam, pracowałem w takiej firmie, która robiła oprogramowanie dla działów HR. I to było oprogramowanie, które polegało na tym, że można było szybko wpisywać dane kandydatów do systemu takiego, dla HR, do obsługi. I mieliśmy też program, który skanował i oddzielał te CV. Ta firma już nie istnieje, bo ten oprogramowanie było za szybko. Zanim jeszcze się rozwinął internet, to było za szybko wszystko w Polsce. Jeszcze klienci nie byli przygotowani na to, ale to było ciekawe. Mieliśmy mieliśmy. Był taki dział, dziewczyny robiły selekcje, robiły skany tych CV i one robiły sobie taką galerię osobliwości. Wybierały CV, które i tak nie przychodziły i ustawiały tam według właśnie takich bzdurnych jakichś rzeczy. Jakieś wzorki były robione, jakieś, wiesz, obrazki. Ludzie pisali takie, wiesz, jakieś, tak. nie po prostu to, co chciałeś powiedzieć właśnie, że te CV Piesz, są to, dziwaczne, po prostu to dziwaczne. Też, ale jest jeszcze jedno duże ryzyko, o którym się nie Album mówi w Album taki ogóle. jedna dziewczyna prowadziła nawet z tymi CV. Ja też miałem taki Album, jak pracowałem jako Headhunter. Mieliśmy. A, dzisiaj, bo ją załatwiło. Galerię Osobliwości, tak, dokładnie. Niemniej jednak, o ważnej rzeczy wspomniałeś w kontekście takich systemów. Duże firmy, które. Niech to będą korporacje, duże korporacje, żeby sobie ułatwić procesy zatrudniania, mają właśnie już prawdopodobnie dużo bardziej rozbudowane systemy niż to, o czym wspomniałeś, bo to wiadomo, cała technologia idzie do przodu. Natomiast te systemy w kontekście. Kreatywnych CV, szablonów CV, one się wykładają, bo jeżeli treść CV jest poukładana w tabelkach, więc algorytm interpretujący takie CV, po to, żeby wydobyć słowa kluczowe i zaindeksować to w bazie, dużej bazie danej firmy, on się po prostu gubi, więc. Późniejsze wyłapanie po słowach kluczowych danego człowieka jest praktycznie, no, nie powiem, niemożliwe, ale jest bardzo utrudnione. Więc ludzie, którzy korzystają z szablonów w kontekście CV, po prostu sobie szkodzą na wielu, wielu frontach. Już nie mówiąc o tym, że szablony CV wymagają bardzo często, żeby zachować układ graficzny, wymagają skracania treści CV. I co ludzie robią wtedy? Kosztem treści swojego opisu doświadczenia, swoich osiągnięć i tak dalej, robią wszystko, żeby się w takim szablonie zmieścić. A pamiętajmy o tym, że rekruterzy to nie są jasnowidzowie, którzy z ograniczonego i zawężonego zapisu Twoich kompetencji nagle by mogli dosztukować pełną treść i dzięki temu zaprosić kandydata na spotkanie. To też się prosi o przykład z życia wzięty. Jakiś czas temu... Kandydat, który zgodnie z moim poleceniem szukał pracy przez rekomendacje, to był branża informatyczna akurat, wysłał CV do działu technologii w jednym z banków do swojego znajomego z prośbą, żeby został polecony do szefa działu tej technologii. No i ten znajomy, uwaga, człowiek, który nie pracował przy rekrutacjach, odpisał mu, mówiąc: Słuchaj, twoje CV jest za długie, skróć je i dopiero wtedy prześlę do swojego szefa. To była sytuacja z dosyć napiętym harmonogramem, więc nie było czasu na dyskusję i przekonywanie tego człowieka, że trochę się myli. Więc kandydat co zrobił? No, skrócił to CV, wysłał. To CV poszło do szefa, a szef odpisał jedno zdanie: Nie widzę, gdzie mógłbym go dopasować. Czyli nie napisał, że jest dobry, zapraszamy go, albo że Sorry nie ma kompetencji dla niego w naszym zespole, w sensie wiem dokładnie, kim on jest i no niestety nie pasuje. Tylko ten szefowi zabrakło wyobraźni, żeby go wpasować gdziekolwiek do siebie. Bo Civi było za krótkie. W Civi było, właśnie, wylano, Wylane zostało dziecko z kąpielą, prawda? Natomiast mówiąc o szablonach listów motywacyjnych, to jest zupełnie inna historia. Dlatego, że skąd się w ogóle wzięły szablonów, szablony listów motywacyjnych? To jest to jest arcyciekawe. A ludzie powtarzały ciągle te stare błędy? O, oczywiście, rzeczywiście, to jest tak nagminne. Szablony się wzięły, pamiętasz kiedyś było, czy znaczy pamiętasz, ja to ledwo pamiętam, bo mam 39 lat dopiero, więc się jak upadł system komunistyczny, miałem lat 10, a w tamtych czasach funkcjonowało coś, co się nazywało podanie o pracę. I to było podanie, bo wiadomo, każdy musiał mieć pracę za komuny, więc trzeba było napisać podanie, które było tylko formalnością i tak nikt nie patrzył na tą treść i tak dalej. Wysyłało się tylko na poczcie. Yy, tak, to jeszcze były te czasy. I powoli, jakby z tego, to się przekształciło w coś, co nazwano listem motywacyjnym. I to też, te wszystkie wzorce są sztampowe, bo one zazwyczaj, zauważ, są jednostronne. Mówią o mnie, tylko z mojej perspektywy. Ja, ja, ja. Jestem najlepszym kandydatem, bo, yy, uważam, że mógłbym się rozwinąć w waszej firmie, bo, i tak dalej, i tak dalej. I tam nie ma słowa na temat wizji współpracy, która byłaby obustronnie korzystna. Więc, żeby taką wizję zawrzeć, wysyłając list motywacyjny do firm, to po pierwsze, to nie może być nigdy ten sam list, a kandydaci najczęściej mają jeden swój szablon listu motywacyjnego wysyłany wszędzie, więc to już jest błąd w założeniu. Stąd, jeżeli ta propozycja współpracy ma być obustronnie korzystna i indywidualnie dopasowana do firmy, to ona musi być poprzedzona bardzo dużym rozpoznaniem. Tak naprawdę list motywacyjny jest ukoronowaniem procesu poszukiwań informacji na temat firmy, produktu, usług, dopasowania Twoich kompetencji, czyli wracamy tutaj bumerangiem do etapu przygotowań, dopasowania Twoich kompetencji do profilu firmy, do tego, co oni robią po to, żeby pokazać obustronny sukces, jeżeli współpraca pomiędzy Tobą a tym pracodawcą się nawiąże. To jest wciąż dokument, który da się zmieścić na jednej stronie, mówiąc o, o liście motywacyjnym. On raczej nie powinien być zbyt długi. Natomiast tam trzeba strzelać argumentami jak ciężką amunicją, yy, która ma trafić do celu, czyli do umysłu osoby, która dokonuje decyzji o zatrudnieniu ciebie, żeby móc yy, przede wszystkim najpierw ciebie zaprosić na, na rozmowę, prawda? I ciekawostką tu jest też to, że są stanowiska, przy których. Okej, okay, tu trzeba też podzielić, bo są stanowiska, do których list motywacyjny nie jest konieczny, a są stanowiska, które wiążą się ze sprawdzeniem Twoich osobistych motywacji. Dlaczego ty chcesz w tej firmie pracować? Dlaczego uważasz, że byłbyś cennym wkładem akurat do tej firmy, prawda? Jakie masz umiejętności miękkie, które będą to wspierać? Jakie masz umiejętności twarde, które są wymagane? Oczywiście w skrócie, bo te wszystkie umiejętności są wymienione w CV, ale to musi być dokument, który jest taką reklamą reklamy. Tak jak masz nagłówek prasowy. Czasami nagłówek decyduje o tym, czy w ogóle będzie przeczytana cała treść. Czasem taką funkcję pełni list motywacyjny. I taką właśnie dlatego jest między innymi też wymagany przez niektóre firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o stanowiska, które wymagają pewnej odporności emocjonalnej, wytrwałości. tak Mówimy tutaj o pracy z trudnym klientem, mówimy o konsultingu, mówimy o wszystkich miejscach, gdzie to nie jest tylko jakby w stanie przy linii produkcyjnej i przekładaniu towarów z jednego miejsca w drugie. Jeżeli jest wymagane sprawdzenie osobistych motywacji kandydata, list motywacyjny ma tutaj swoją rolę. Tomek, ale nie wiem, zdarzy, zdarzało Ci się trafić na coś takiego jak wideo CV? Wiesz co, tak, wideo CV, to jest temat bardzo seksi, bardzo seksy. natomiast wiesz co, z tym się wiąże też ciekawostka, bo jakiś czas temu jedna z firm ubezpieczeniowych, chyba PZU, nawet zrobiła wielką kampanię na temat stażu, który można było wygrać Dzięki zrobieniu najfajniejszego wideo CV. Ale wiesz, co to jest temat, tak naprawdę, którego dzisiaj już nie zdążymy omówić, to będzie w części drugiej naszej serii. Więc pozwól, że to omówimy przy następnym nagraniu. Ok, to przy okazji też będzie zachęta dla odbiorców, żeby śledzili informacje i wyłapali następny odcinek, który będziemy nagrywali. To myślę, że to zrobi wszystkim dobrze, bo dzisiaj już nie zdążymy tego omówić. Mówiłeś o swoim kursie, mówiłeś, że Twój kurs pomógł jakiejś tam liczbie osób, na pewno, ale czy to rzeczywiście działa? Czy to nie jest tak, że rzeczywiście lepiej jest jednak spotkać się z Tobą face-to-face to face i, i dowiedzieć się tych tych rzeczy, to działa. Wiesz co, okej, okay, to działa, ale jakby rozumiem, rozumiem pytanie, skąd ono pochodzi, bo wiesz co, gdybym ja miał możliwość techniczną i zdrowotną i fizyczną być w wielu miejscach naraz, taka, wiesz, jak niektórzy święci mieli umiejętność bilokacji, jak się opowiada o nich, nie, albo teleportacja, to ja bym to robił z chęcią jak najbardziej, natomiast ja, patrząc na to, ile ludzi potrzebuje tej wiedzy i to w różnych miejscach i nie tylko w Polsce, żeby było śmieszniej, bo też z tego korzystają Polacy mieszkający za granicą i też z sukcesami. Kupują Polacy z zagranicy. Tak, 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 tak bardzo głosy. często i to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo to jest, to jest wiedza uniwersalna, którą ja zaobserwowałem pracując nie tylko w Polsce jako headhunter, ale jeszcze w Dubaju, w KPMG, kiedy tam jest część część KPMG, która jest tak naprawdę firmą headhunterską. Robią to, bo mogą tak? w Europie. W jakiego kraju najczęściej masz klientów, poza Polski? Wiesz co, cała zachodnia Europa, bo tam gdzie Polacy migracyjnie jeżdżą tak naprawdę. Nie? Czasami były ze Stanów, czasami z Kanady, ale to były jednostkowe przypadki. W każdym razie do czego zmierzam? Owszem, ja z chęcią bym z każdym się spotkał i z każdym porozmawiał osobiście, bo to jest fajne, to jest przyjemne. Natomiast raz, że jest to wiedza powtarzalna i prawdopodobnie to by się znudziło mi jako człowiekowi, tak? no bo jestem tylko człowiekiem, opowiadanie cały czas o tym samym. A druga sprawa, że z tych spotkań, które robiłem wcześniej, tak jak wspomniałem, ze znajomymi się widywałem po to, żeby im pomagać, i to była spora seria ludzi, którym udało się pomóc, wyłonił się wzorzec. Wzorzec, który sprawia, że tę wiedzę da się ustrukturyzować, da się ją usystematyzować tak, żeby pomagała naprawdę przeważającej większości kandydatów, i ustalić kryteria, które są, z którymi trudno dyskutować, jak chociażby ten aspekt finansowy, tak, przetłumaczenia na finanse, no, w każdej pracy to jest istotne. Więc jeżeli ująć tą, tę wiedzę w pewien system, który ujmuje to w punkty wspólne dla. Praktycznie wszystkich stanowisk, to tak da się nagrać z tego materiał, który jest powtarzalny, który można obejrzeć, nieważne ile razy zmieniasz pracę i w jakim, na takich odstępach czasu, to to będzie działać. Ja sam dostaję raporty od klientów, którzy zakupili szkolenia 3, 4 lata temu, że już po raz drugi bądź trzeci zmienili pracę i to jeszcze tak naprawdę im część, im z każdą iteracją poszło im to sprawniej i fajniej i szybciej i, i byli z tego mega zadowoleni. Także mówiąc o wiedzy nagranej, tak, to jest możliwe, to, to działa. Okej, okay, są przypadki, kiedy, ale to są bardzo rzadkie przypadki, kiedy faktycznie samo szkolenie by nie pomogło, trzeba jest się skonsultować jakby indywidualnie, ale to są z mojej perspektywy ekstremalnie rzadkie, bo to też jest ciekawostka. Czasami dzwonią do mnie kandydaci, że potrzebują pomocy, i mówią, powie pan, panie Tomaszu, mój przypadek jest szczególny. I jak później rozmawiamy na temat tego, czy faktycznie on jest szczególny, to się okazuje, że to jest jedna z dziesiątek sytuacji, które już pomagałem rozwiązać klientom, a to, że się temu człowiekowi wydaje, że to jest szczególny indywidualny przypadek, wynika z tego, że on tej na swoim terytorium, w swoim gronie znajomych, zawodowych między innymi, on był jedyną osobą, która takiego problemu doświadczyła. Ale jeżeli podsumować kilka set, kilkaset, kilka tysięcy kandydatów którzy pracę zdobyli, to się okazuje, że takich przypadki jest, jest ich wiele. Jest ich wiele, tylko że one są po prostu niewidzialne dla kogoś, kto sytuację zmian zawodowych obserwował tylko na swoim podwórku. Ok? Tomek, powiedz mi, jakie to są kursy. Ty masz jeden kurs, nie wiem, zdobywanie pracy. Jakie to są kursy? Już mówię, bo jest ich, jest ich sześć w tym momencie. Rozporcelowane jest to na mniejsze, yy, mniejsze szkolenia, dlatego, że nie chciałem oferować jednej wielkiej kobyły, która by przeprowadzała kandydata przez yy, cały proces, tylko zdecydowałem się to podzielić na mniejsze części, mniejsze szkolenia i na przykład jest jedno traktujące tylko o etapie przygotowań, tak? I to jest tak kluczowe, tam jest całe wideo gratisowe i jest pełne szkolenie. Yy, drugie szkolenie na temat tworzenia CV yy, właśnie z osiągnięciami, tak żeby być szybko zapraszanym na rozmowę kwalifikacyjną. Kolejne na temat listów motywacyjnych i listów spekulacyjnych. Coś, o czym nie wspomnieliśmy. No List... to w następnych odcinkach powiesz. Tak, no. dokładnie. Bo to jest ciekawy temat. Y -y -y. I następny etap to jest przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, i później jest jeszcze etap związany z w ogóle rozpoznaniem pierwszych miesięcy, tak okresu próbnego, tak, żeby sobie niemal zagwarantować kolejną umowę po okresie próbnym. Tak, bo to jest często problem u kandydatów, tak. że oni świetnie wychodzą na, na pierwszej rozmowie, a na okresie próbnym okazuje się, że kiepsko, mhm. kiepski performance prowadzi do tego, że nie jest przedłużany i znowu wracamy do punktu wyjścia. Dokładnie tak. I to czasami są błędy, znowu, sporo błędów popełnianych przez kandydatów to nie są błędy wynikające z tego, że oni robią coś źle intencjonalnie, tylko są to błędy najczęściej błędy zaniechania wynikające z totalnej niewiedzy, że rynek pracy się zmienił, że trzeba teraz trochę inaczej reagować, że są inne zmienne wokół których operują firmy i w związku z tym inne przygotowanie powinno być do, do po prostu do, do zdobywania pracy. I jest jeszcze jeden projekt, który jest w ogóle, to jest ciekawostka, ja trochę, trochę po macoszemu to traktowałem, myślę, że czas to zacząć promować szerzej, to jest zapis mojego wystąpienia dla przedsiębiorców gdzie rozmawiamy na temat rekrutowania? I yy, rekrutowania. Kandydatów, mianowicie pozyskiwania, metod ich sprawdzania, jak sprawdzić motywację kolejnych kandydatów, tak, żeby po prostu można było ich zatrudnić bez problemu, żeby nie było tej złej decyzji rekrutacyjnej, o której teraz wspomniałeś. Świetnie, bo słucha, słucha mnie sporo przedsiębiorców, wiele osób, które zatrudniają. Mam takich słuchaczy. Tak, ja miałem pomysł, żeby w ogóle zrobić szkolenie dla firm, dla MŚP, bo to są firmy, które najbardziej potrzebują takiej wiedzy. Jeszcze to nie, nie doszło do skutku, ale sam zapis tego wykładu jest bez Cenny dla kandydatów w kontekście w ogóle zrozumienia, co tam się dzieje z drugiej strony, prawda? No bo tak jak świat światem, łatwiej by nam było zrozumieć drugą stronę i szybciej się dogadać, jeżeli byśmy wiedzieli, jak ci ludzie myślą, prawda? Teraz dać takie, taki wykład kandydatom, którzy poszukują pracy, żeby dowiedzieli się, co boli potencjalnego szefa. I na bazie tej wiedzy można naprawdę błyskawicznie dostosować, czy, czy to argumentację, czy przygotowanie, czy, czy rozmowę, którą zostanie poprowadzona, tak żeby się dwie strony naprawdę ekspresowo dogadały. Także świetnie, wyszedł świetny odcinek dla kandydatów do pracy i dla pracodawców. Jeżeli ktoś z moich słuchaczy chciałby skorzystać z Twoich, z twoich kursów, tych, tych sześciu kursów, czy właśnie tego, tego siódmego, tak? Projektu, mm -hmm. To czy masz jakieś ekstra, ekstra oferty dla nich? Wiesz co, tak. Ja myślę właśnie, że tą ekstra ofertą będzie dodanie do szkoleń, które ja oferuję, właśnie w ramach bonusa tego wykładu dla przedsiębiorców. On trwa około godziny, natomiast wiedza tam jest naprawdę bezcenna, bo ona rozwiązuje naprawdę wiele, wiele problemów. Więc myślę, że tutaj wiesz co, żeby zrobić coś, coś na kształt takiej oferty specjalnej, czyli jeżeli ktoś będzie chciał zakupić jedno ze szkoleń, które oferuję, to w ramach bonusu to całkowicie za darmo dostanie tą, ten właśnie wykład. Po to, żeby mógł z tego, z tym się zapoznać. To, to nie jest oferta, którą ja kieruję standardowo do swoich odbiorców. Super, to jest bo to 500. jest materiał do, dla pracodawców, dla przyszłych pracodawców. Także nawet jeżeli teraz staracie się o pracę, jesteście na etapie poszukiwania pracy i rozwijania kariery, to będziecie wiedzieli, jak z perspektywy, jak z perspektywy pracodawcy to wygląda, widząc ten materiał. Mhm, dokładnie tak. Więc yy, wydaje mi się, że umieścimy te linki na, na stronie mojej, Lepiej tak, Teraz. Tak, na twojej stronie. Podcaście, w podcaście. Dokładnie tak, do czyli że, nieważne, gdzie tego będzie odbiorca słuchał, czy to na Stitcherze, czy na iTunes i tak dalej, zachęta jest taka, żeby wejść na stronę Radka, teraz.pl znaleźć Podcasty. stronę z tym podcastem, dokładnie i z, poprzez stronę yy, Radka dostaniesz link do sklepu, gdzie będziesz mógł wybrać yy, właśnie... Że, swoje szkolenie i, I na tej, podstawie, i na tej, na tej podstawie. podstawie Tomek będzie wiedział, żeby przyznać wam za darmo to. Dokładnie, bo to, to jest coś, to jedno co... szkolenie. Czasami się zdarzało tak, że nawet jak wcześniej nagrywaliśmy jakieś podcasty, to powiedzmy jestem pewien na 100%, że ktoś mógł wysłuchać podcastu twojego zapomnieć na to, o temacie na jakiś czas, a w momencie, w którym mu się przypominało, że, że potrzebna jest wiedza, to wtedy wchodził na stronę Akademii Rekrutacji i, i przez to nie miał bonusów, które, które mógłby dostać, prawda? Więc tutaj będzie zachęta bezpośrednia. Wejdź na stronę Radka, znajdź stronę z tym podcastem i znajdź link, który prowadzi do strony ze sklepem i tylko wtedy dostaniesz ten bonus w postaci szkolenia dodatkowego dla przedsiębiorców po to, żebyś poznał kryteria, po których jesteś oceniany, po których jesteś rekrutowany i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie metoda. Także no. no. Moi drodzy, a ja mam dla Was jeszcze taką niespodziankę. Tomek wystąpił u mnie za miesiąc w kolejnym odcinku, ale w międzyczasie chcę od Was, żebyście wysyłali pytania. Wysyłajcie do mnie pytania, na stronie jest kontakt, są te pytania do Tomka i Tomek w miarę możliwości postara się w następnym odcinku odpowiedzieć. Jak najbardziej, to będzie tak fajne wzbogacenie, bo ja mam, mam pewien plan na kolejne odcinki, gdzie chcę powiedzieć o kolejnych błędach, dużo, dużo szerzej, oczywiście, niż możliwe by to było w jakimś tam króciutkim materiale, ale jeżeli będziemy mogli wpleść pytania od was, od czytelników. Jakaś historia konkretna, jeżeli historia, macie z jakąś tak. firmą branżą ciekawą, chociażby. Słuchaj, zobaczymy, co dostaniemy także na maila. Na fanpage'u' na, Tak, na kontakt, im... kontakt małpa lepiej wysyłajcie. Na fanpage'u też? Na fanpage'u też możecie pisać na lepiej teraz okay. pytania, do tomka, w następnym miesiącu Jasne, to już To jest szalenie pomoc. istotne, dlatego że ja widzę po prostu, jak współpracuję z kandydatami. Widzę, jak rażąca, rażący jest brak świadomości kandydatów na temat tego, co na rynku działa. prawda? Poza tym są błędy, które są błędy w działaniu. Zauważ, na pewno Radek nieraz słyszałeś od ludzi którzy szukają nowej pracy, że dobra, ja sobie jakoś poradzę tak? I, i nie sięgają po wiedzę, która może im zagwarantować sukces, która już jest opracowana, która już czeka tylko po to, żeby zapoznać się z nią i ją wziąć, tylko my się bawimy w takie bycie trochę z osią, samosią, a później są braki rezultatów, i tak wracamy do, do materiałów, które, które powinniśmy się nauczyć, które powinniśmy przerobić, tyle tylko, że straciliśmy bardzo dużo czasu, prawda? Więc jakby moim zdaniem korzystanie z wiedzy eksperckiej jest tutaj w naszych czasach obecnych jest kluczowe, bo mamy pewne segmenty naszego życia, które są już za bardzo pofragmentowane, albo są zbyt rozległe, żeby jeden człowiek mógł w szybkim czasie zagregować wiedzę, która jest potrzebna do sukcesu. Także Pytania od Was koniecznie poproszę w komentarzach, tudzież w mailu doradka. Nad tymi pytaniami się pochylimy przed nagraniem kolejnego odcinka. Zrobimy z tego taki serial. Myślę, że seriale się teraz dobrze że te teraz sprzedają, gwarantują uwagę długofalową. Myślę, że to jest coś, co fajnie podziała na, na, na słuchaczy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał Wasz feedback. Moi drodzy, Tomku, bardzo Ci dziękuję za, za to wystąpienie. Was zapraszam na, na stronę Lepiej Teraz do y, sekcji podcasty. Tam jest podcast z Tomkiem. Jeżeli chcecie więcej informacji... Linki są w artykule na stronie Lepiej Teraz. Dziękuję. Dzięki również. koń mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa z Tomkiem. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem jakiegoś produktu Tomka, oczywiście z jego serii kursów Akademii Rekrutacji, to zapraszam Was na stronę Lepiej Teraz i do artykułu z tym podcastem, z Tomkiem Rudnikiem, tam jest specjalny link. Dlaczego specjalny link? Dlatego, że tylko klikając ten link, nie bezpośrednio w Akademii Rekrutacji, tylko. Poprzez stronę lepiej teraz otrzymacie dodatkowo też specjalny wykład, którego Tomek normalnie nie rozpowszechnia, no i mam nadzieję, że pomoże wam w waszych różnego rodzaju zmaganiach związanych z rozwojem kariery. Także serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pozostaw proszę pozytywną recenzję na iTunes. Pozwól, że zakończę słowami epikteta z Hieropolis: Nikt nie będzie na ciebie wywierał wpływu. Nikt nie będzie sprawiał ci przeszkód, nie będziesz nikomu złożyczył, nie będziesz nikogo oskarżał, nie będziesz nic czynił wbrew woli swojej, nikt nie wyrządzi ci krzywdy, w nikim nie będziesz miał wroga, niczego nie doznasz, co byłoby szkodliwe dla ciebie. Na co dzień poznaję i praktykuję filozofię stoicką, czytam epikteta bardzo często i Ciebie zachęcam do tego samego, bo wierzę, że te słowa, słowa właśnie epikteta z Hieropolis staną się Twoją rzeczywistością. Nie odkładaj zmiany swojego życia na lepsze na następny dzień. Zrób to teraz, lepiej teraz. A jeśli potrzebujesz pomocy, mojej pomocy, słuchaj podcastu Lepiej Teraz i wejdź na stronę lepiejteraz.pl łamane na kurs. Tam znajdziesz wszelkiego rodzaju dalsze informacje, co robić dalej. Także życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia.